Hej, witam wszystkich imperialistów w odcinku trzeci naszej serii Total War 3 Kingdoms, w której ogrywamy przedpremierowo najnowszego Total War'a, czyli mieszanki gry strategiczno-taktycznej, tak w skrócie. Bardzo się cieszę, że tak wam się podobał pierwszy odcinek, że zostawiliście po nim prawie 1200 lajków, w kolejnym jest też oczywiście prawie 500 lajków zostawione. Mam nadzieję, że po tym też wam się uda uzbieraj 500 lajków, żebym mógł wam dzisiaj wrzucić też i czwarty odcinek. Co prawda po paru godzinach od tej premiery, bo jeszcze dzisiaj Europka na kanale, no ale pamiętajcie, 500 lajków, wrzucam wam jeszcze dzisiaj kolejny czwarty odcinek na kanał. Bardzo też dziękuję tutaj za podpowiedzi od użytkownika Marek Suchecki, który dał mi kilka bardzo ważnych i istotnych podpowiedzi do Total War'a, na pewno się do nich zastosuję. Chciałbym wam też pokazać to, co pominąłem, bardzo ważną rzecz. Wspomniałem o tym oczywiście na filmikach, ale nie pokazałem wam tego. W nowej kampanii, jak sobie tutaj zaczynacie, jak się przegadają. W kakofonii narastającego chaosu głos Gong Sunzana rozbrzmiewa niczym dźwięk trąby nad polem bitwy. Tutaj są dwa tryby, jakby powiedzieć to, kampanii. Tak jak wspominałem, mamy tryb opowieści, w którym po prostu nasi bohaterowie właśnie odgrywają takie jak bardziej heroiczne znaczenie, tak jak to było w Warhammerze, że tam po prostu jeden dobrze rozwinięty bohater potrafił po prostu przechylić szale bitwy nawet przeciwko dwóm armiom naraz. Tutaj ponoć jest to podobnie, jest ten tryb pojedynków, są specjalne skille i tak dalej, i tak dalej. Mam też tryb archiwów, myślę, że w kolejnej, drugiej kampanii z tejże gry, bo nie wiem jak długo ta będzie trwała, Trzech Królestw, no po prostu zagram sobie na trybie archiwów i zobaczymy, jak wtedy to będzie wszystko wyglądało, bo znowu w trybie archiwów bardziej ważna jest armia od bohatera. I jestem bardzo ciekaw, jak różne będą odczucia w ramach tych kampanii, no ale to myślę, że będziemy sobie to sprawdzali podczas grania. Tutaj wczytam wam grę, bo chcę wam pokazać coś, co po prostu zrobiło na mnie nieziemskie po prostu wrażenie podczas wczytywania. Wprowadziła cię pod same bramy wroga. Jego żołnierze za murami szykują się do walki z twoimi oddziałami. Nie mogą bronić się wiecznie. Ale szturm może być kosztowny, jeśli nie skończy się szybko. Jeśli będziesz czekać za długo, może przybyć odsiecz dla oblężonych jednostek. I mamy po prostu takie krótkie podsumowanie tego, co się wydarzyło w ostatniej turze. To jest tylko o rodzinie, a co tam. Możemy to zawsze przeklikać w dowolnym momencie. No i to podsumowuje nasz etap. Mamy oblężenie, mamy też, że narodził nam się nowy członek naszej rodziny i mamy to podsumowanie z ostatniej tury. Bardzo fajna i przyjemna rzecz. Co prawda po jakimś czasie się to robi wtórne. I są inne te podsumowania, na przykład jakbyśmy zapisali, wczytywali przed bitwą, jest inne to wszystko, albo gdzieś by nasze miasto by się zaczęło bardzo rozwijać, też mamy inne to podsumowanie. Na przykład jeżeli by czekało na jakieś gdzieś budowa czy coś, też mielibyśmy takie inne podsumowanie. Jest to bardzo fajne, bardzo mi się to mocno podoba, jeżeli mam być szczery. I jestem pod wrażeniem, bo to jest, znaczy sentencje też były fajne i te myśli z poprzedniej części, no ale to mi się o wiele bardziej podoba. Po tej bitwie zrobimy kilka zmian w tej mojej armii, bo będziemy wreszcie mieli też i na to środki. Obecnie rzeczywiście... O, narodził nam się kolejny syn, co też możemy sobie tutaj zaobserwować, że organologiczny, mamy już ich, aż czterech, tak? Dworzanin, Xiu, a to nie powinien mieć dokładnie tej samej końcówki? Nie wiem jak to jest u Chińczyków, możecie mi powiedzieć. Na pewno będę musiał się jakoś tym okresem bardziej zainteresować. Wiem, że też tutaj są fani całego tego okresu w Chinach. Czy jest jakaś książka, którą bym mógł sobie zakupić i poczytać na ten temat, albo jakiś film, który bym mógł obejrzeć, nie wiem, dokumentalny czy coś o tym całym okresie? Wiem, mógłbym sam poszukać, ale wiecie, na to też trzeba mieć czasu. A obecnie go za dużo nie mam. Okej, gospodarka. 6 do wzrostu populacji, do dochodu z chłopstwa. Wiecie, wolę niższy dochód, ale mieć tą żywność. Żywność daje tutaj, nadmiar żywności daje nam pewne bonusy, które wam akurat pokazuję. I tak samo wzrost populacji jest mega ważny, ponieważ tak jak tutaj piszę, wpływa na tempo naszych uzupełnień. Zobaczyłem, i to jest akurat cały czas ten mój zarzut, nie wiem, do tego UI, że czasem bywa ono tak piękne, że staje się nieczytelne, że mamy tutaj zadania, które już obczaiłem, że się dzieją i teraz Tian
Kai robi to u nas, dochodu z chłopstwa, zwiększa nam to, ale nie obczaiłem w ogóle, nie wiem, jakoś w ogóle to przegapiłem, te rzeczy tutaj, przegapiłem, że mogę po prostu jeszcze, myślałem, że to jest nowy odpowiednik administratora dla całej komanderii, no ale nie, możemy też i dać tutaj kogoś do zarządzania tym wszystkim. I ogólnie najchętniej bym dał tutaj Guan Jinga, ale niestety on ma tą karę do produkcji żywności w tej naszej komanderii. Nie chciałbym tego robić tutaj. Mamy też Zhang Yao. On ma najfajniejsze bonusy moim zdaniem, ale jest niestety nam potrzebny do w naszej armii, ponieważ on jest dobrym dowódcą piechoty i dlatego u nas zostanie. Kolejnym typem, którego mogę się pozbyć, to jest Zhao Qian, który niestety jest u nas obecnie w armii, więc nie mogę na razie tutaj jakiegoś sensownego administratora przydzielić. Możliwe, że potem zamienię Zhao Qiana na żonę naszego dowódcy Gong Sun Zana. Mimo iż coś się nie lubią, ale wiecie, że kto się czubi, ten się lubi. Tutaj też słusznie mi zwróciliście uwagę, że mogę wprowadzić kolejną umowę handlową i może wtedy coś tam w dyplomacji ugramy z jakimiś krajami. Negocjuj, szybka umowa, no i nie mamy żadnych umów handlowych, za to możemy mieć na przykład pakt o nieagresji z tą nacją. Negocjuj z jaką nacją? Tych na północy. I w zasadzie podpiszmy umowę. Nie chcę, żeby mnie atakowali, a sam też nie chcę ich zajmować, bo mamy z nimi dość romanentną umowę handlową, 365, nie wiem, czy byśmy więcej zarabiali z tych okręgów, ale pewnie nie. Możemy też już przystąpić do tej bitwy, chyba tak, rozpocznijmy bitwę w takim razie. Przeciwko nam staje Liu, kim on jest? Zamożny handlarz, sędzia i jest manipulator, ale tu jest strateg, dowódca, strateg i dowódca. Muszę sobie też obczaić różne po prostu tryby tych bohaterów. Próbowałem przez bitwę, ale tam jakoś to jest ten system taki dość zagmatwany dla mnie, więc mam z tym problem. Rozpocznijmy bitwę, sami ją stoczmy. Co nam dzisiaj mądrego powiedzą? Te rozmówki jeszcze z tym akcentem, to jest po prostu tak filmowe. Bardzo mi się to podoba. Widziałem, że też niektórym się ten Total War nie podoba. To prawda, nie pada żaden konkretny zarzut, nie wiem. Ale osobiście ja uważam, że to będzie rzeczywiście jeden z lepszych Total Warów. O! To tego jeszcze nie widziałem. Tutaj oni też gadają. No ale to przeskipujmy, pewnie was to nie interesuje, wy chcecie zobaczyć rzeź. Atak tędy to jest samobójstwo. Na mojej innej prywatnej kampanii rozegrałem atak po prostu centrum. Nie! To jest samobójstwo. Te wieże robią po prostu rzeź. Trzeba atakować z flanek miasta. Nie ma najmniejszego sensu iść przez te wieże. W ogóle to dziwne to jest, bo zobaczcie, tutaj naprawdę atakując od tych stron mamy łatwiejszy dostęp do wszystkiego, a tutaj po prostu raz, dwa, trzy, no cztery, osiem wież, pod tego jeszcze są tutaj te po flankach zrobione. To jest praktycznie 10 wież, które może nam całą armię ostrzeliwać i to jest bardzo, bardzo, znaczy tutaj mamy chyba nawet mniejszy zasięg, ale po prostu atak przez te bramy to jest po prostu zabójstwo, więc nie ma szans, żebyśmy armię rzucali tędy, ale za to rzucimy sobie tędy. Główny atak, tak, piechota. I tu się muszę zastanowić. Jedna piechota. Dobra, dwie jednostki tutaj z tym se zrobimy. Ciebie zrobimy znowu tutaj, kolego. Włócznicy. No chyba, że okaże się, że będą zamienię z kawalerią. Że tutaj będzie na przykład kawaleria, tu piechota. To wtedy to zamienię. Ja zastanawiam się, czy tu toporników nie dać, bo jest szarża dobra. Szarży słab przeciwko jeździe. No to może jeden oddział zostawimy na razie w centrum, żeby ewentualnie z nim zdecydować później, co ma się tutaj stać. Jedynka. Mają nam zaszarżować tutaj z prawej strony. Tędy. Wjechać do miasta i wjechać na tyły przeciwnika. Jeżeli się będzie dało, tutaj będzie dwójka. I ma zrobić dokładnie to samo, tylko od tej strony. Zasięg wież. Okej, czyli mogę jak najbliżej to ustawić w sumie. To wszystko. Naszych bohaterów raczej będę chciał rzucić bezpośrednio do walki. Czekajcie. A, ty jesteś tu. Ty zostaniesz tutaj. Zobaczymy, gdzie to wsparcie trzeba będzie większe dać. Kogo przegapiłem właśnie? Włóczników? A to kogo ja tu dałem? Mam dwa oddziały włóczników. Okej, wyjebiście. Nie się dowiedzieć takich rzeczy. No i oczywiście w centrum łuczników, którzy będą ostrzeliwali tam, gdzie będzie nam to wszystko potrzeba. Czyli mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę i piątkę. Łuczników sobie dajmy pod szóstkę. I powinno być to dość dobrze.
Ej, patrzcie, tędy jest... Nie, dobra, ktoś tu jest. Tu są bohaterowie plus miecznicy. Tutaj niestety włócznie zostawione zostały. To akurat troszeczkę źle, ale może przeciwnik nam cofnie wojsko. Tu włócznie, wyjebiście. Dlatego, że po prostu przebijemy się naszymi łucznikami przez to wszystko. I tu też włócznie rozstawili, więc na razie nasza kawaleria nie będzie nic robiła, poczeka, a nóż przeciwnik się cofnie z centrum. Tutaj rzucimy na to, włócznie pociśniemy po prostu tym wszystkim. Wysyłam bohaterów, bo oni jakoś o znacznie lepiej sobie radzą z tymi wszystkimi strzałami, jak biorą to na klatę. Są naprawdę mocni. Nie wiem, czy Warhammerowi bohaterzy są aż byliby aż tak mocni jak ci tutaj. I zarzucaliście też, że animacje, o ile animacje lordów są przekozackie, to tyle animacje zwykłych żołnierzy są beznadziejne. Nie wiem, czy się z tym zgodzę. Za to chcę też podczas tej bitwy zwrócić jakąś większą uwagę. Czy tutaj jest moja kawaleria? Nie, a kawaleria przeciwnika. Dobra, tego lorda cofnijmy. Tutaj już, o, dochodzi do starcia. Zobaczcie, też nie chcę się na samej bitwie skupiać, chcę też popatrzeć na te wszystkie animacje, bo one są... Jak to genialnie wygląda! Patrzmy na żołnierzy za to zwyczajnie walczących. Nie no, rzeczywiście, no coś tu jest nie tak jeszcze z tym wszystkim. Walą jakby w powietrze totalnie, a jednak w poprzednich, znaczy zwłaszcza w Warhammerze, tak to nie działało. Więc może rzeczywiście tu może być z tym problem. No kury, czekajcie, to wystrzelajmy i zaraz tam rzucimy. Bo patrzcie, pod jakim mocnym ostrzałem jesteśmy. Tu nie cofa on w ogóle z tego z flanek. No to, to mądre AI, mądre. Jestem zadowolony, że dostaję taki wpierdul. Bo to było słuszne ryzyko, ale... Tu już na przykład się łamią atakować. W takim razie... I fajnie, i w clean. Clean będzie. Mam za tego. Mamy duże straty, ale to jest tania jednostka, więc łatwo będzie to wszystko tutaj poprawić. Wbijamy się od tej strony. Tutaj pięknie, tej barykady nie ruszymy. Możemy lecieć na plecy tutaj, jak najbardziej. I wtedy jak ci zaatakują, to naszą kawalerię rzucimy na plecy włócznikom, więc będę musiał też to pilnować. Tutaj zobaczcie, jaką rzeźnię im robimy. Okej, gdzieś tam jakieś oddziały są. Nasza kawaleria rzuciła się w ich łuczników. Ej, tutaj w tej części nie można sterować jednostkami podczas podglądu, szkoda. Nie wiem, czemu też tak stanęli. No ale trudno. Ej, no czemu oni tak gubią rozkazy? To mi się nie podoba. A ten nie przejdziemy. Nie wiem jeszcze jak zniszczyć te barykady, bo niby można je stargetować, ale przynajmniej do tej pory... Zazwyczaj mi żołnierze ignorowali barykady, więc nie wiem, czy trzeba mieć jakiś specjalny... O, już możemy atakować. Mimo, że je klikałem kilka razy, to do tej pory mnie zawsze ignorowali. Dobra, straty, no niestety ponosimy, no ale cóż, cóż na to poradzę. Zrekrutujemy nowe wojsko. Tym bardziej, że tak czy siak po tej bitwie planowałem powymieniać niektóre armie, bo też dowiedziałem się, że lepiej... Bo więcej nie mają amunicji, walczą. Okej. To ammo się skończyło, trudno. Dobra, tu pokonani. Trzeba teraz zająć się ich lordami. Jak i wysłać tam na... Dobra. Jak ja to... A! No i widzicie, klikamy i nie atakuje. Klikam, nie atakuje. No to akurat trochę słabe. Są jakieś inne formy? Nie. Dobra, chcę też tak popatrzeć na te animacje, jak to, czy to ładnie wygląda. Wy widzicie to, co ja, to też sami oceniajcie. Nie mogę aż tak dużo czasu na to wszystko poświęcić, jakbym chciał. Dobra, trzeba zabić tutaj tego przeciwnika naszego. Kawalerię cofniemy i każmy im tutaj jechać. Zająć ten punkt cały. O, mamy zwycięstwo, wyjebiście. No teraz pytanie, czy podczas oblężenia, bo zazwyczaj podczas oblężeń nie trzeba było ścigać przeciwnika. Więc zobaczmy, jak tutaj to będzie. Zakończ bitwę, nieznaczne zwycięstwo. No straty pewnie duże poniosłem. No, 400 żołnierzy straciłem. To są liczby chyba, które mi zostały. Ty nie zabiłeś nikogo, ty 176, wyjebisty żołnierz. Straciłem prawie cały ten oddział. No nic, no mogło być lepiej. Trudno.
ale też chciałem tutaj popatrzeć na pole bitwy i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No teraz, czy zabiliśmy tych przeciwników, czy i trzeba było ich ścigać, czy jednak, ponieważ to było oblężenie, no to jednak ich schwytaliśmy. 1000... Okej, okay, zdobyliśmy tutaj, ograbuj, okupuj. No ja myślę, że okupuj. Będziemy chcieli korzystać z tego wszystkiego. Widzę, że też mamy na minusie jedzenie, co daje nam... Okej, czyli zapasy nam zmniejsza. Ktoś zginął w boju. Okej, okay, tutaj ich silniejszy stratek. Lian Zi zginął w boju, ale przywódca frakcji w takim razie nie zginął w boju, z tego co zrozumiałem. Ale też nie widzę, żeby uciekł. Liu przeniosło swoją stolicę. Zabezpieczyliśmy nową komanderię. Możemy ponaprawiać budynki, bo nie mogę ich oczywiście zniszczyć, wyburzyć. Chciałbym to, co daje mi minus do żywności wyburzyć, czyli ciebie wyburz. Zamiast naprawy możemy to zrobić, bo nie w każdym Total Warze dało się przed naprawą wyburzyć budynek. Tutaj akurat to możemy zrobić. Bohaj, teraz się zastanawiam, gdzie dalej atakować. Bohaj by nam się przydał, bo tu jest port rybacki. No a to zobaczymy, czy to zdobędziemy w kolejnej turze. Tutaj ponieśliśmy straty. No trzeba byłoby teraz zrekrutować. Dużo zarabiamy, dużo mamy pieniędzy, więc trzeba byłoby dorekrutować tą armię. I teraz tak, ponoć najlepiej zrekrutować dla danego generała armię z konkretnego koloru. Czyli jak tutaj mamy czerwonego, no to byśmy mogli tutaj werbować jednostki z tego koloru czerwonego. Czyli on jest jakby dowódcą kawalerii, tak mi się wydaje. Przynajmniej tej takiej kawalerii szturmowej. To jest ich chyba zadanie. Czekajcie, bo tutaj to kliknę. Chciałbym, żeby to zostało, ale chyba nie mam jak tego kliknąć, żeby to zostało. Halo, jesteś? O, są lansy, odporność na wyczerpanie, dyscyplina. A ty jesteś lekka jazda z włóczniami, a ty jesteś lancier. Czy ja mam gdzieś tą lekką jazdę z włóczniami? Lancier milicji. Z halabardami, czyli ja tą mam zrekrutowaną. I co to jest za perk? Odporność na wyczerpanie, okej, czyli tej nie mam, a znowu mają jakąś umiejętność, tak? Więc trzeba byłoby ją sobie zobaczyć, gdzieś dorekrutować tą jazdę i zobaczyć, co to nam w ogóle daje. I ogólnie pomyślałem, żeby na razie zrobić taki build, żeby po prostu mieć tutaj... on byłby naszym totalnym dowódcą piechoty, Zhao Yun, który by nam trzymał formację, no i mielibyśmy na razie dwóch generałów, ewentualnie innego generała z kawalerią, bo się zastanawiam się, czy tutaj nie dać stratega do tej armii, czyli właśnie Zhao Yana wymienić. Co w sumie moglibyśmy zrobić w tym momencie? W sumie nawet to jest może dobry moment, żeby to zrobić po zdobyciu miasta. Odwołaj świtę. Zatwierdź. Tak, czyli wszystko mamy odwołane i możemy powołać kolejną osobę. No i tutaj, no niby nie powinienem dawać do Kongozana jego żony, bo to jest jego żona. Jest strategiem do świadczenia dla postaci, do autorytetu, ma bonusy. Ale na przykład już przyjąłby Guang Jina, a on do swojej świty, który ma zadowolenie 23. Czyli może byśmy jego tutaj wzięli do tej świty. Skoro się lubi z naszym głównym bohaterem, no to czemuż by nie. No i zobaczcie, możemy wtedy rzeczywiście trebusze dorekrutować, które są na razie cholernie drogie. Więc może tylko jednego sobie z nich zrekrutuję do tego, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa. Tak samo tutaj, jeżeli idzie o kuszników, po prostu zrekrutuję ich, żeby zobaczyć, jak to działa. Może powinien to na bitwach robić, ale ja lubię podczas kampanii sobie takie rzeczy ogrywać. Potem mamy tą naszą piechotę i myślę, że tą tańszą na razie sobie zrobimy. Łuczników najchętniej bym przeniósł, szkoda, że nie mogę tego robić, więc na razie ich zostawimy i zobaczymy, co z czym się tu je, a będziemy dalej atakowali. Nie wiem, czy się cofnę do Bohai, czy zaatakujemy Dai, ale to już zobaczymy, co się wydarzy w kolejnej turze. No Bohai akurat wpadł w czyjeś ręce, Yang Shao, czyli tego nie zaatakujemy. Szkoda, mielibyśmy ryby. Generałowie zranieni w bitwie lub zdemaskowani jako szpiedzy wroga mogą zostać zakładnikami. Strona, która ich więzi, musi zdecydować o ich losie. Wypuścić ich, zgładzić czy skłonić do zmiany stron. Dajcie też znać, jak słychać tło, bo podgłosiłem, na teście wyszło, że słyszę wszystko, ale też słyszałem podczas pierwszego nagrania, więc nie wiem, czy ja mam jakieś lepsze słuchawki czy coś. Dobra, rosnąca potęga, zrobiliśmy, mamy teraz do uzupełnienia 10% do dodatkowego doświadczenia dla jednostek w sezonie. Mamy to zrobione. Kong Sun Zan widzi swą przyszłość poza granicami. Do kosztów rekrutacji.
Obecnie mamy 4, to nie wiem, czy to zrobiliśmy, czy nie. Gromadź siły. Okej, droga do chwały. Musimy dalej atakować po prostu. I zdobyć większą liczbę osad. Pewnie nam to wpadnie w kolejnej turze. Postacie. Zasłużeni ludzi. Jianzu. Oho, czyli ktoś tutaj nam odszedł, tak? Do jakiejś innej frakcji. No trudno. Może i nie, może nie trudno, może powinien zwrócić na to większą uwagę. Na razie trudno, bo nie wiem, z jakimi to się dokładnie konsekwencjami dla nas tutaj robi. No bardziej nie będziemy teraz inwestowali w naszą armię. Musimy też rozwinąć nasze miasta. Pobór podatku. Czekajcie, tutaj mamy produkcję do przemysłu, więc chciałbym dać sobie jakieś bonusy, co są do przemysłu ogólnie. Państwo do dochodu z przemysłu, mniejsza koszt wytwarzania. Tutaj co, z handlu do przemysłu. Handel. A mogę zobaczyć, ile ja tu zarabiam, z czego w tej komandorii? Dochód brutto, przemysł. Okej, okay, czyli tylko i wyłącznie mamy tutaj przemysł, czyli bierzemy sobie, rozbudowujemy. W sumie jeszcze raz zobaczę, co. Państwowe warsztaty. I w sumie możemy całą ścieżkę tego zobaczyć. No okej. Okay. I potem tu do korupcji. Komanderię do korupcji. Nie wiem, jak dużym problemem jest tu korupcja. Trzeba byłoby też znaleźć, gdzie jest ten wskaźnik korupcji. No na razie to tak czy siak jest podstawowe. Utrzymanie budynków, żywność mamy na plusie, zasoby. Zdobyte dzięki terytorium żelaza, zdobyte przez handel narzędzia. Ciekawe, co to robi. Jak to ogólnie zobaczyć. Słaba żyzność do dochodu z chłopstwa, efekty miejsca. No i tak jak wiecie, możemy też przydzielić te komanderię. Mianuj administratora. I czemu ciebie nagle nie mogę? A, bo jest rolniczy militarny. Mogę tego pana tutaj do kosztów budynków. A czy był ktoś lepszy? No jego nie chcę, bo mi wtedy chyba z armii odejdzie. No to weźmy może naszą żonę tutaj. Czemużby nie? Ich siedzi. Mianowaliśmy administratora. Gdzie ja to widzę? Okej, zobaczymy. Może coś się zmieni za turę. W takim razie dostęp wojskowy, wymiana. Stracimy inżyniera. Ej, nie, odrzućmy to. Jest bardzo bogaty i tak dalej. W ogóle trzeba będzie z nim zaraz wejść w dyplomację i zobaczyć, czy możemy jakieś pakty wziąć i tak dalej. Ale na pewno nie za tą rzecz. I w ogóle musimy przejść w takim razie świtę, którą możemy mieć tutaj dla nas. No i co? Mamy zadania. Zadanie zaraz dobiegnie końca. Nie rozumiem. No i nie wiem, czy ja mam tego administratora, czy nie mam. Dwór. Może z technologią, dopiero może będę mógł dać, jak rozwinę jakąś technologię, dobra. Ona jest, nigdzie nie ma naszej żony, nie widać, żeby była gdzieś przydzielona, bo tutaj jest pełnomocnikiem i daliśmy, jest pełnomocnikiem, tu są dowódcy w armii, a nasza żona też powinna mieć jakiś znaczek, ale no nie ma go. Do każdego według zdolności, co to jest, zyskujesz inicjatywę. Okej, okay, no ale to w kolejnej turze, bo na razie jeszcze nie mogę. Gdzie... Zostanie żołnierzy, to niedobrze, że 10. Ale mogę zadanie chyba tutaj zdać, tak? Zadania w tej... Nie. A to we wszystkich komanderiach mi daje bonusy? W takim razie? No nie powiem, takie dość dziwnawe, ale niech będzie. A my atakujemy chyba dalej. Bardzo chcę zobaczyć, jak tutaj wygląda użycie... Czemu mają takie minusy? Nie, chyba to jest nowo zwerbowana armia. Bardzo chcę zobaczyć, jak działają trebusze. Czy są dobre przeciwko... Czemu? Bo nie wiem. Przeciwko piechocie, przeciwko łucznikom, czy przeciwko budynkom są stricte. Też tak myślę. A, najlepiej to testować w polu, nie? Na taki trochę radziecki sposób rozgrywki, to sobie polećmy z tym. Okej, okay, pole walki, no...
O, mogło być gorsze w sumie w dołku takim, no po prostu przydałoby się to wzgórze. No dobra, ale wzgórze możemy zająć. Więc formację sobie ustawmy tutaj na razie. Która jest znośna. I zajmijmy pozycję tutaj. Co prawda jest las, w którym nas mogą oskrzydlić, więc nie jest to za dobra informacja, ale... Może jakoś to przeżyjemy. Dobra, trebusze się mogą ruszać. Chociaż są mega wolne w takim razie. No to chyba podczas tej bitwy ich nie zobaczymy, bo widzę, że przeciwnik już atakuje. Czyli AI robi to, co zazwyczaj robi, kiedy my mamy jednostki o większym zasięgu wojska. Dobra, czy możemy stoczyć jakiś gdzieś pojedynek? A nie, bo tutaj nie ma chyba żadnego bohatera. Na razie poczekajmy. Zgaduję, że oni pewnie nie widzą przeciwnika, więc nie ma co do niego nawet strzelać. Tutaj ładnie strzelamy w tą jazdę. I sobie może poślijmy bohaterów. Niech przyłapią przeciwnika, nie? No ci już nawet uciekają. No, łucznicy uciekają, bardzo fajnie. Za linię w toporników mi się wrzucili. Dobra, no to podczas tej bitwy jeszcze trebuszy nie, ale to spozycjonowanie mieliśmy dość kiepskie. No mogłem tutaj spróbować na wzgórzu, ale... To było lepsze miejsce. Nie, teraz już wiemy przynajmniej, że to się rusza mega wolno. Bo najwolniej ze wszystkich Total Warów. Tych możemy już olać, zaatakować tutaj. Z flanki ostrzeliwać. Muszę też jakoś przetestować, czy jest tutaj friendly fire. W Warhammerze był, ale tutaj jak to przetestować, to ja nie wiem. Dobra, czy moi żołnierze umierają, bo powinni dostawać w plecy? Ta, są pod ostrzałem, czyli jest friendly fire, wyjebiście. Zakończmy bitwę, nie jest mi tu potrzebny rewanż. Co prawda straty ponieśliśmy, no ale mówię, przynajmniej wiem, że już jest friendly fire. No i trzeba raczej łuczników używać tak jak w Warhammerze. Czyli na flankach oskrzydlając, zamiast ustawiać za naszymi żołnierzami, bo będą jednak najczęściej w nich trafiali. Więc teraz już to wiemy przynajmniej. A ja wolę się tak po prostu z wami uczyć. Nasze zapasy są dość małe. Okupuj. Zyskujemy inicjatywę do kosztów rekrutacji. Co my zrobiliśmy? Gong Zuzan szuka Okali. Tyran nie żyje. Ktoś musi zapełnić powstałą pustkę. Z całym szacunkiem, panie, jeśli chińska szlachta ma cię traktować poważnie, musisz poprawić swój status w dowolny sposób. Dzięki wojnie, dyplomacji, zamyślnym działaniu gospodarczym musisz dowieść swych wpływów i zasłużyć na szacunek. O poziom frakcji drugi Markis. Jesteśmy na jakiejś drodze. Gdzie jest ten poziom frakcji tutaj pokazany? Bo wiem, gdzie to jest u innych nacji. Jak ja w to wszedłem? Książę Król Ces? Wow. Jak w to wejść? Opis frakcji. Tak to się robi. Patrzcie, jak wyjebiste. Dostępne armie, 3 dostępne przydziały. To jest 23, podnieś prestiż o kolejne 27 punktów. Dobra, czyli po to jest mi ten prestiż. Boże, nie pomyślałem, żeby kliknąć na to wcześniej. Bardzo mi się to podoba. Plus 1 dostępne stanowiska szpiegów, plus 1. Okej, okay. Tutaj mam w ogóle wszystko zrównoważone, wojsko, ze wszystkich źródeł, bardzo mi się to podoba. Ale ja lubię się zachwycać takimi rzeczami, więc mam nadzieję, że zachwycacie się wraz ze mną. Jeżeli czegoś mówię, nie ogarniam, poproszę, wytłumaczcie mi to w komentarzach, zamiast hejtować. Zarabiamy 300, dobra, ale też potrzebujemy pieniędzy na rozwój naszych osad. Tutaj mamy jakąś stadninę do kosztów, do 5% do prestiżu, no to bardzo dobrze. Czyli muszę poczekać, żeby to rozwinąć. Zapasy też przydałoby nam się trochę uzupełnić przed kolejnym atakiem. I to jest już duże miasto, w którym byśmy atakowali. Chociaż teraz jakbyśmy ich zaatakowali, to mamy w teorii przewagę. Czekajcie, możemy się ruszyć? Nie, nie możemy. Więc też to dobrze wygląda. Zobaczmy, czy możemy naszą dyplomację tutaj pociągnąć z Yanshao. On ma potęgę od nas większą. Nie mamy z nim chyba żadnych relacji z tego, co widzę. Szybka umowa, pakt o nieagresji z Yanshao. Może się zdecyduje, negocjuj. Tutaj mamy coś powiedziane, ale
Negocjuj umowę. Minus 3 i 4. Wciel w to w życie. Co nam da? Musimy mu płacić przez 10 tur 362 golda, znaczy kopera, czy jakkolwiek tutaj się to nazywa. A to no to cały nasz dochód spadnie. Wiecie co, zgodzę się na to, bo on jest, jak jest silniejszy, to zróbmy to, żeby mieć po prostu z nim lepsze relacje, żeby nie być zaatakowany nagle z flankiem. Nie wiem, jak tutaj AI działa, więc po prostu nie wiem, czy nam zaraz po prostu nie wypowie bez sensu wojny i tak dalej, i tak dalej. To są też kwestie takie przyzwyczajenia. Tutaj jeszcze tura nam została, o co chodzi? Nie mieliśmy tury przed chwilą? Czy ja bitwę toczyłem, czy to jeszcze nie miło? Nie wiem, zobaczymy to za chwilę. Możemy zawrzeć pokój z Dong Mingiem. Jest to główny zły obecnie i on w ogóle chce nas zwasalizować, więc odrzućmy to. W ogóle musimy zaraz przejrzeć naszych generałów i tą całą świtę, którą dodatkową zdobyłem, również sobie tutaj zrobić. Podpowiadaliście mi też, żebym handlował o żywność. Sprawdzałem, nie mogę z nikim handlować za żywność. Nie wiem też, jak to się za bardzo robi. Wypowiada wojnę w frakcji Zhangjiang. Okej. Przynajmniej na razie nie wiem, jak to się robi. Tutaj jest poziom zadowolenia spada. Zadania. Okej, czyli tu zrobiliśmy to zadanie. No i wyznacz. I znowu mamy zadanie. No i o co chodzi? Jedna tura. Może to jest też taki okres przejściowy, teraz nie wiem. Poczekajmy, zobaczymy. Tutaj zadanie jest dokładnie to samo. Jak od tego administratora tutaj sobie brać? Czy to jest jakiś poziom technologii, rozwoju miasta? Nie wiem, powiem szczerze, ale jakoś jak przyglądałem są technologie, to nie rzuciło mi się nic takiego w oczy. Ale to może być gdzieś tutaj w tym sektorze rządowym. O, jest tutaj. Czyli to następnym razem tutaj chyba będę mógł rozwinąć, albo to będę musiał rozwinąć, iść w tą stronę. Dwie tury do kolejnej reformy naszego kraju. W takim razie, a my możemy przystąpić do oblężenia kolejnego miasta. Może tutaj już zobaczymy przynajmniej, jak te trebusze działają. Ale żeby być jak zwykle polsatowym, zobaczycie to w kolejnym odcinku, żebym zdążył wam dzisiaj jeszcze ten wrzucić. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić koniecznie te 500 lajków, to wrzucę wam jeszcze dzisiaj wieczorem drugi odcinek z tego, pewnie gdzieś tak 16:30-18 w tym przedziale czasu. A ewentualnie wam napiszę gdzieś tam w odpowiedzi na komentarzach, o której godzinie wrzucę kolejny odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!